Hello, z tej strony Delonach 55. I dzisiaj wam zaprezentuję bardzo ciekawą produkcję, którą znam od lat. To jest World Racing 2. Naprawdę świetna produkcja, której się normalnie zakochałem i uwielbiam to teraz. Dzisiaj mamy Wigilię, więc chciałem wam coś wyjątkowego ode mnie zaprezentować, ponieważ ta gra to jest jedna z moich najulubieńszych gier, jaką kiedykolwiek grałem. Próbuję teraz coś tutaj driftować, ale o, mi to chodzi. To pokażę samochód, trzeba się praktycznie nauczyć driftować. Ale dobra, dlaczego ta produkcja? Ta gra jest dla mnie taka wyjątkowa i dlaczego tak mi się podoba? Wyjątkowa jest dlatego, że no jest on z gram, poznałem ją już bardzo dawno temu. Chyba z dobre 6-7 lat temu, lub nawet i dawniej. Gra jest z 2005 roku, więc nie jest nowa, ale nawet teraz, jak dla mnie, jest lepsza od wielu dzisiejszych produkcji. Dobra, próbuję tutaj zjechać na drifcie. Jezus, w ogóle mi nie wychodzi. Przed chwilą jeszcze mi wychodziło, zanim nagrywałem. Bo sobie tak lekko potrenowałem. Okej. Okay. I co mogę wam powiedzieć ciekawego o tej produkcji? Dlaczego dla mnie jest może wyjątkowa na początek? Właśnie w sumie mówiłem, że to jest gra z moich lat. Tutaj poznałem bardzo ciekawego kolegę na multiplayerze. Tak, ta gra ma multiplayer. Choć nie jest to coś w stylu, kurde, naszych produkcji. Jest to po prostu zwykły multiplayer, że dołączamy i się ścigamy. Nic więcej, żadnych punktów, żadnych nic, tylko tak, żeby się przejechać. Za tamtych czasów jeszcze tutaj bardziej dominował single player, gra jednoosobowa, niż gra wieloosobowa jak dzisiaj. Ale dobra, podriftowałem sobie trochę. Teraz chodźmy przejść do głównego menu, żeby zaprezentować wam, co takiego tutaj jest wyjątkowego. Jeszcze zastanawiam się, że rzuca w oczy to ładna pani. Może nie aż tak ładna, jak dla mnie jest trochę brzydka, bo stara, ale no cóż, to w starszych grach szczególnie ciekawą opcją była właśnie Music Manager czy coś w tym stylu. Tutaj możemy dodać własną muzykę, tylko musimy ją wrzucić do odpowiedniego folderu w plikach gry, no tam w tym, tam gdzie mamy zainstalowaną grę, i możemy sobie tutaj dodawać trochę muzyki. Teraz wam tam puszczę w tle muzykę, którą dodałem przez edytowanie filmu, ale ogólnie da się wrzucić pełno muzyki i można jeździć sobie bez wyłączania zewnętrznego programu. Mam tutaj taką opcję demo race. To jest coś takiego, że nowi gracze i przyjdą, no mogą od razu sobie włączyć, sprawdzić jak to działa, jak się jeździ, by sprawdzić od razu, czy warto było kupić tą grę. Jest to zwykły wyścig, tam chyba golfem się jeździ, nie będę go prezentował. No i profile to profile, wiadomo o co chodzi. I tak, mam tutaj takie opcje. Kariera, która jest, no cóż, i dla mnie do dupy. Kariera to jest w sumie mały pikuś i jest dość nudna, choć warto ją przejść, żeby się nauczyć przy okazji jeździć. Choć tutaj jest, jak to powiedzieć, no po prostu nudna jest trochę ze względu na to, że tu są praktycznie same wyścigi, wyzwania jakieś. Nie ma żadnego kupywania aut, tuningowania czy w tym stylu.
Do freerida przejdziemy później. Statystyki to statystyki. Więc może przejdźmy do opcji, które... Dlaczego do opcji przychodzę? Zaraz wam pokażę, bo... Jest tu magia. Dreaming options, co wiadomo, to jakieś asysty i tak... Asysty, nie asysty. I tak, tutaj mamy coś takiego jak symulacja i arcade. Możemy sobie przestawić na pełną symulację, czyli samochód się zachowuje bardziej realistycznie. I w sumie to jest bardzo fajnie odwzorowane. Możemy zmniejszyć tą symulację, może być pół na pół i pełną arcade'owość. Samochód wtedy jest szybszy, maksymalna prędkość się zwiększa, samochód się trzyma, drogi przyklejony. No dobra, jeszcze tutaj mamy Nitro Booster, czyli po prostu Nitro. Wiadomo co to jest, car damage, tak, można uszkodzić samochód, można mu rozwalić opony, zderzak. Hamulce mogą się zniszczyć, mogą przekładnia, silnik, wszystko. Najczęściej uszkodzeniu jest silnik i opony. Trafiki, tak, można ustawić natężenie trafików, dokładnie jest, wyłączyć je totalnie, mały ruch, średni ruch i godziny szczytu. Okej. I co tu jeszcze mogę powiedzieć, że gra obsługuje w pełni wszystkie kontrolery, jakie znajdzie na Windowsie, więc można je także ręcznie dostosować. Bardzo fajnie. I dobra, przejdźmy do Freerida, czyli najciekawszej według mnie części. Czyli mamy tutaj Single Race, czyli zwykły wyścig z botami. Boty są naprawdę, możemy ustawić sobie możemy sobie ustawić na przykład właśnie liczbę okrążeń, liczbę oponentów do maksymalnie 5, a z nami 6. I możemy procentowo ustawić ich trudność. Bardzo fajna opcja. Możemy także ustawić, czy nasi przeciwnicy będą mieli takie same auta jak my, czy dopasowane. Okej. KO Race, czyli eliminację. To samo co wyścig, tylko że ostatnia osoba odpada. Weapon Race, czyli po prostu od punktu do punktu. No i training pokazuje nam, możemy sobie potestować tutaj są na jakimś torze sobie potrenować, możemy włączyć perfekcyjną linię i się nauczyć jeździć ten tor. Dobra, mamy teraz test drive, tutaj po prostu testowanie samochodu na jakimś tam torze. Speed screen, chyba dobrze znany w starszych grach. W sumie tych nowszych, jak na przykład Dir 3 też jest. A to mowa tutaj o podzielonym ekranie. Świetna opcja dla ludzi, którzy często koledzy do nich przychodzą. Możecie wziąć obydwa iPady, czy tam jeden na klawiaturze, drugi na padzie i napierdzielać. Joyride to nic innego jak dowolna jazda. Możemy jeździć po całej mapie, jak chcemy, gdzie chcemy. I właśnie, dlaczego ta gra jest taka wspaniała? A to dlatego, że jest pełno modyfikacji do tej gry. Konkretniej możemy sobie dodać, nie zamienić, a dodać samochody, jak i dodać nowe mapy. Są jeszcze jakieś tam małe modyfikacje typu HUDa, czy wyglądu Nitra, czy innych tych bajerów. Ale najważniejsze są właśnie te dwa aspekty, czyli mapy i samochody. Ściągnąłem tutaj to pewny ślad, które mi tekstury się załadowały, a raczej czuję tekstur z takiej gry. To ściągnąłem tak, że tutaj musiałem się pomęczyć. Tutaj mamy w sumie 1, 2, 3, 4, 5 nowych map mam. Pojedziemy sobie na CT Autobahn. Drugą rzeczą jest właśnie dodane samochody. Zazwyczaj są po właśnie tym aucie. I ja sobie mam tutaj 350 Nismo, jakąś 3-4 i tak dalej. Jeśli chodzi o listę aut do poprania, to wierzcie mi,
Jest ona ogromna. Jak widzieliście, jest nawet polonez. Wiecie, ile można ściągnąć ciał? Dokładniej, tak łącząc wszystko, myślę, że jest ponad 1800 aut do pobrania. Więc możemy mieć naprawdę od groma aut. Mamy właśnie nawet takiego poloneza, jest nawet maluch, jest nawet żółk, takie polskie samochody, jest nawet syrena, ludzie. Są samochody F1, jakieś tam edycje w różnych wersjach, właśnie. Nawet możemy takie cywilne samochody ściągnąć i sobie się normalnie pobawić. Więc magia. Jeszcze często jest gdzieś pomiędzy jakieś, o, na przykład Aventadora jeszcze ściągnąłem tutaj. F12 Berlinette. Więc do tej pory są tworzone nowe modyfikacje i zapewne jeszcze będą tworzone. Są fani tej gry, którzy nigdy nie opuszczą jej. Okej, co tu mamy? Pojedziemy sobie Vanquishem. Tak, Vanquish. I przejdźmy jeszcze do małego tuningu. No cóż, można tutaj wstawiać winyle, ale to już zależy od właśnie osoby, która dodała ten samochód, bo mogła po prostu nie dodać. Na przykład Vanquishu nie mam, ale załóżmy, że wezmę sobie samochód, który ma winyle. Tą Formułę 1, spójrzcie, mamy tutaj jakieś inne malowania. I wróćmy do Vanquisha. Oprócz samego malowania możemy zmienić felgi. Tutaj są standardowe felgi, ale możemy także nowe felgi ściągnąć. Na przykład te OZY sobie ściągnąłem. Dobra, ale pójdziemy z standardowym i zaprezentuję wam, jak wygląda model samochodu tworzony przez właśnie ludzi. Dużo jest takich gorszych, ale są też bardzo dobre, jak na przykład przykładowy Vanquish. Co ciekawe, literką V. V jest podobnie jak w Wordzie, mogę sobie obracać samochód. Trochę na innej zasadzie. Mogę sobie przybliżać, oddalać, po prostu tak sobie zrobić, co fajne. Więc fajne ujęcia można zrobić. Spójrzmy, i widać, wszystko jest detalicznie zrobione. Jeszcze za pomocą karty NVIDIA można ulepszyć te modele, żeby były jeszcze bardziej detaliczne, nie było takich kwadratowych miejsc. No, bardzo fajnie wygląda przykładowy Vanquish. Tak dobrze wymawiam, nie wiem. Wygląda genialnie. Oprócz tego gra oferuje zabawę, takie małe. Kurde, operuje, no. Ma takie małe pierdołki jak awaryjki, kierunkowskazy, lewo, prawo, klakson oczywiście jest. Możemy sobie długie włączyć, tylko że to jest na przycisk niestety, więc można sobie pobrygać. Ale światło nie da się włączyć. Niestety w nocy nie działają te światła, bo ta gra była tworzona tylko dla trasy w dzień, więc jeśli ściągniemy jakąś mapę, która jest w nocy, światła nam po prostu nie będą działać. Wziąłem właśnie mapę, która jest chyba jedną z największych map, jaka jest dostępna do pobrania. Wymaga niestety ona nieco grzebania, potrzebujemy demówki Crash Time'a 1, takiej gry tej samej produkcji, i wtedy musimy się chyba bawić z plikami. Jest tam instrukcja po angielsku, ja sobie poradziłem. O, fucking shit, chciałem jechać na autostradę, ale chyba pomyliłem drugi. Jak widać, nic nam nie szkodzi na przeszkodzie, żeby jechać poza drogę i poeksplorować sobie. Czekajcie, muszę znaleźć trasę. Też są takimi bajerami, są właśnie takie rzeczy jak brudzenie samochodu. Wszystko teraz mi się tutaj trochę ubrudził.
To nie jest jakoś tak, że na przykład w jakimś miejscu się brudzi. On się brudzi cały, się jeździ po brudzie lub coś. Ale co się spodziewać po grze z 2005 roku? Na dodatek to nie jest jakaś produkcja wysokobudżetowa, bo mało osób ją zna. No ale coś, dobra, wiem. Trendy wjadę na autostradę. Jeszcze pamiętam, po tej trasie dość dużo jeździłem. No dobra, jeszcze innym wyjazdem chyba wyjedziemy. No tak. Ruch prawą stronę, więc po prawej stronie nie będę jechał. Mogę włączyć jakieś trafiki, fajnie by było domijać się. Oprócz tego, dodawane auta mają kokpit. Możemy wsiąść do środka i jeździć sobie fajnie w środku. Wszystkie zegary działają od prędkościomierza i obrotów, jak widać. Niestety to jest tak drobne, że nie widać, ile się jedzie. A na szczęście w prawym dolnym rogu też nam pokazuje biegi i tak dalej. I właśnie też często środek jest bardzo fajnie wzorowany. Niestety nie możemy się rozglądać w środku. Ale myślę, że to mi wystarcza. W tą grę naprawdę genialnie się gra na kierownicy. Niestety moja kierownica stara się zepsuła. Ale będę miał niedługo nową. Tylko muszę po nią pojechać. A to jest bardzo daleko. Jest to u moich dziadków. I co tu mogę jeszcze powiedzieć na temat tej gry? O fuck. Leżę lekko. Niestety gra ma też dużo wad. Są bugi z kolizjami. Czy też dziwnie się uderza w trafiki. No i widać, mapa jest dość obszerna. Oprócz tej autostrady mamy jeszcze jakieś drogi poboczne, możemy gdzieś tam zjechać. Wow. Zmienię sobie kamerę. Tylko tutaj sobie zjadę. Jedziemy sobie bardziej w teren. Więc coś po lewo jest, ale pojedziemy sobie w tą stronę. A, tutaj mamy jezioro. Efekt wody nie jest tutaj zbyt specjalny, niestety. No w końcu to nie jest nowa gra, jeszcze to nie jest produkcja wysokobudżetowa. Ale ogólnie bardzo fajnie się w nią gra, w sensie jeździ. Gram tą grę, bo bardzo fajnie, przyjemnie się jeździ. Mogę pojeździć samochodami, bardzo nowoczesnymi samochodami. W których nowszych grach często nie mogę pojeździć, na przykład mi nie pójdzie lub coś, jak na przykład Rivals, który mi niestety nie poszedł. Się zdenerwowałem, ponieważ pisało, że mi pójdzie. Normalnie w naśleni detalach, ale niestety twórcy nas wyciskali i złe wymagania zapewne podali, lub gra po prostu jest za dużo wymagająca. Okej. To chyba tyle, jeśli chodzi o to. Zalinkuję wam te strony, w których możecie znaleźć dużo właśnie dodatków do tej gry, addonów, modów. Żebyście sobie przejrzeli ich listę, bo naprawdę możecie znaleźć pełno różnych samochodów ciekawych, zarówno tych fikcyjnych i o wiele, wiele więcej tych realistycznych, które możemy spotkać na drogach. Są nawet takie samochody jak Batmobile. Naprawdę możemy można dodać tej gry większość znanych, dobrze znanych samochodów. Jaki map? Też jest dużo ciekawych map. Zarówno jakichś rally, jakichś torów wyścigowych, jakichś miast, nie miast, czy takich właśnie dróg. Dzięki czemu można bardzo fajnie się bawić. Na przykład by zwykłego trafika sobie jechać 80 w takiej drodze. Kiedyś często się bawiłem właśnie w takiej pierdolu.
O, jechałem do bazy wojskowej. Po prawo jest. Bardziej terenowym samochodem powinienem jechać. Ale dobra. Chyba koniec na tyle. No. Więc to będzie tyle, jeśli o to chodzi. Dzisiaj jest Wigilia, więc życzę wam smacznego karpia. Ogólnie, jakieś życzenia powinienem wam złożyć. Żebyście mieli dużo ultrasów w Wordzie, żebyście, nie wiem, jakąś tam laskę znaleźli niezłą, jeśli ktoś nie ma. Żeby wam się żyło bardzo miło, pogodnie, bez problemów jakichś tam i tak dalej. Ogólnie życzę wam wesołych świąt i do zobaczenia w następnym filmiku. Komentujcie, oceniajcie, klejcie rolowaty guzik. Oczekuję na wasze komentarze odnośnie tego filmiku, jak i oceny. Siema.